Ech, tylko jedzenie, lenistwo i brak pracy. Nie ruszaj się, mówiłam ci coś. Muszę wiedzieć, czy się zmieścisz w lodówce, czy nie. Urodzisz dzisiaj, czy nie? Panie, komu zarkozy? Co wy to wszyscy robicie? Jesteśmy na wakacjach. O, walizka chyba. Co to za owocowy mutant? To moje chirurgiczne arcydzieło. W takim razie chirurgia nie jest dla ciebie. Przyj! Przyj! Oddychaj, oddychaj! Dobrze, widzę głowę! Uratuj mnie przed tym psycholem! Tak, zdecydowanie potrzebujesz ratunku. Spójrz na swoją skórę na twarzy. Koszmar! Dziękuję bardzo. Chwila, co? Teraz będziesz wyglądać pięknie. Ale ja nie o to prosiłam. Zaraz mi twarz odpadnie. Stare rzeczy odpadają, a nowe do nas przychodzą. To tak nie działa. Czyżby? To na 100% potrzebujesz powiększania ust. Według mnie duże usta mi nie pasują. Masz rację. To może powiększymy ci oczy. Wtedy usta będą w sam raz. Dziwnie się czuję. Właśnie tak powinno być. Chyba. Czuję, że czegoś tu brakuje. Zobacz. Chirurga plastycznego? Kto wzywał chirurga? Skup się! Jedna głowa jest spoko, ale dwie są jeszcze lepsze! A powiesz, skąd masz głowę? Więcej ich już tam nie ma. Ta jest moja. No i nie powie. Twojej głowie pomoże tylko chirurgia plastyczna. Nie podchodź! Znam kung fu! Umiem też krzyczeć i przecinać powietrze! A my co, bierzemy udział w pokazie talentów? Czy czemu tak się przechwalasz? No, ja na przykład umiem trzepotać uszami i nie robić nic całymi dniami. Muszę się ukryć! Jestem ścigany przez szaleńca, maniaka i magika! A, masz kłopoty! Oczywiście, że ci pomogę! Nie jestem jedną z nich! Naprawdę! Na pewno? Właśnie wyrzuciłaś biały płaszcz. To nie moje! To dlaczego ty go nosiłaś? O! Twoi przyjaciele idą! Hej, ludzie, tu jesteśmy! Dlaczego to zrobiłaś? Prosiłem cię, żebyś mnie ukryła! Więc nie zadawaj mi głupich pytań! Chowajmy się! Czemu tu jest tak chłodno? Czemu krzyczysz? Ludzie tu śpią. Jacy ludzie? W przeciwieństwie do niektórych, cisi. To hotel dla głuchoniemych? Nie, to kostnica. Lodówka jest gotowa! Thank you.
boli. Robisz naleśniki, czy co? To moja nowa narkoza. I jak działa? Zaraz się przekonasz. Daj mi prowadzić. Proszę bardzo. Co robisz? Przygotowuję piłę. Na co? Na operację. Znowu? Biedny arbuz. Nie. Ty. Wiesz, że nie jestem arbuzem i nie potrzebuję operacji. To ty tak myślisz. Nie myślę, ja wiem. Trepanacja mózgu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Co? Tylko ci rozpiłuję czaszkę. Nie widzisz, że ona rodzi? No już! Przyj, przyj! Oddychaj, oddychaj! Przyj, przyj i oddychaj! Urodziła! Masz chłopca! Hurra! Wolność! No w końcu, moja narkoza zadziałała! Oddaj mojego pacjenta! Nie na próżno szorowałam tę lodówkę! Naprawdę, zimno jest szkodliwe dla twarzy! Zobaczcie, jak zwietrzała jego skóra od lodówki! Zajmę się nim. Ale najpierw musi urodzić. Zaraz skończy. Ale on nie jest w ciąży. A teraz? No co tak stoicie? Na porodówkę! Zabrać go szybko! Poczekaj, no już, najpierw musimy podać mu narkozę. Zabierajcie narkoza. Go! Nie, ja go na porodówkę zarazem, teraz! Będę go znieczulał. A może po prostu go podzielimy? No możemy. Pomocy! Doktorze! Oni próbują mnie zabić! Czy chcesz o tym porozmawiać? Tak! Bardzo! Tylko mnie od nich zabierz! Do profesjonalistów! Klienci zawsze wracają. Przydałby się... Dawaj jeszcze raz. Przydaję mu wdechy. Kto wzywał chirurga plastycznego? A raczej po prostu chirurga? Zamarzłaś? Myślałam, że wstaniesz. Chwila, czekajcie. Już? Gotowi? Gotowi?